co to kurwa jest. Tylko tyle można tak to nazwać. Wczoraj trafiłem na blog takiego faceta, Marcin Lechowicz, o tym, że on miał tam jakieś konto na YouTubie, no ja go nie znałem, o którym tam jakieś chyba utwory robił swoje. No i zostały usunięte jego wszystkie filmy wideo z właśnie YouTuba. Będzie link ogólnie do tego jego bloga, żebyście sobie wszyscy sobie przeczytali. Wiem, że ja mało widzę na sobą, słabą mam siłę przebicia, ale chciałbym, żeby jednak to było nagłośnione, ponieważ to, co się tutaj wydarza, to dosyć dziwne. Jak tutaj czytamy na tym blogu, że o jego właśnie, że jego Marcin Lechowicz ma konto do 2007 roku, ma 13 tysięcy subskrybentów i 12 milionów odsłon piosenek. I czytamy tutaj tak, że jest zrobiony taki system na YouTubie, który tutaj ma zapobiegać jakimś prawom autorskim, czy że jakiś film jest po prostu zły. Ja czy to polega, że jak ktoś, no tak jak może to przeczytam, zacytuję tutaj, działa tak, że jeżeli ktokolwiek założy sobie konto na YouTube założonym 5 minut wcześniej mailem, wejdzie na stronę, tutaj strona podana, najlepiej z fałszywego numeru IP, wypełni formularz podając kompletnie fałszywe dane i stwierdzi, że piosenka, którą ty wymyśliłeś, ty napisałeś, ty skomponowałeś i ty wykonałeś, narusza prawa do jego piosenki pod tytułem Moja stara jebanana, to YouTube na wszelki wypadek usunie twój film natychmiast, bez sprawdzenia, bez pytania. No i faktycznie, na przykład patrząc tutaj na tutaj film, który tutaj był, nieważne jaki, jest na przykład usunięty o naruszeniu praw autorskich kreskowanych przez autorstwo Martwa Wyspa. Jak czytamy na Facebooku, klejnoty został film o Frytce usunięty przez Maję Frykowską, co też jest trochę dziwne to nazwisko, że akurat był film o Frytce chyba, z tego co się kojarzę, ta nowa klejnota akurat jej nie słuchałem, a został usunięty przez Maję Frykowską. Tak samo było niby z filmami Rocka i Roya. I ta sprawa jest o tyle już dosyć głupia, że poszło to już dosyć to trochę dalej i z tego co słyszałem, są jakieś różne sprawy, nie, są jakieś sprawy już w sądzie czy w policji z tego typu usuwaniem filmów. Tutaj teraz chyba tego nie znajdę, że Rok tutaj, czy tam Royo chyba pisał wczoraj coś takiego jak... Nie ma już chyba tego. No cóż. No trochę szkoda, ale właśnie co wy sądzicie o tym, ponieważ jest to dosyć, zaczyna się dosyć to nieciekawe, ponieważ jak tak dalej pójdzie, to każdy będzie mógł, tak naprawdę każdy będzie mógł usunąć film każdej osoby, jaka mu się nie podoba i to niezależnie od tego, kim on jest i ta osoba, która mu się nie podoba, ile ma widzów. Możemy, nie wiem, można usunąć wszystkie filmy, na przykład JJ Jokera. Nie wiem, czy to na tym to wszystkim jest, na tym to wszystko polega, ale jeżeli tak, no to sprawa jest dosyć nieprzyjemna i powinniśmy coś z tym zrobić, więc ja tutaj chciałbym to właśnie zgłosić wam i chciałem właśnie przeczytać to, co wy o tym sądzicie. Zapraszam także do właśnie tego bloga, przeczytać sobie więcej. No i póki co to wszystko z mojej strony. Ja osobiście tutaj renderuję teraz film pierwszy z tego vloga po Krakowie. No i ja się z wami żegnam, cześć.